Puk, 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 puk. Czy są to jacyś mężczyźni? Cześć. Już od dłuższego czasu zastanawiałem się, czy nie zacząć nagrywać filmików samemu. Filmików skierowanych stricte do męskiego grona odbiorców w początku wieczności. Czy jest tu ktoś, kto chce przeżyć życie na 100%? No właśnie. Jak to jest z nami, facetami? Mam nadzieję, że będziemy się wspierać. Nie ukrywam, że główną część mojego gadania skieruję w tą stronę relacji. Czyli będziemy się zastanawiać nad tożsamością mężczyzny. Nad tym, kim on jest, po co jest, do czego jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek zadawaliście sobie takie pytanie. Po co ja jestem? Oczywiście chciałbym też poruszać takie prozaiczne sprawy w tym moim gadaniu, typu na przykład koszenie trawy, albo zakup samochodu, zakup komputera. Pytanie jest następujące. Czy lepiej byłoby, żeby te nasze dysputy męskie odbywały się na tym kanale? Że wychodzimy z założenia, że i tak dziewczyny to będą oglądać, więc bez sensu dzielić kanały. Czy na przykład uważacie, że powinniśmy rozdzielić te dwie kwestie i na przykład, że powinien powstać nowy kanał tylko dla mężczyzn? Przede wszystkim napiszcie, czy w ogóle ma to sens. Czy chcielibyście posłuchać o różnych kwestiach męskich zakamarków duszy, męskich zakamarków naszych zakutych łbów? No. To chyba tyle. Mam nadzieję, że to się jakoś będzie dało zmontować, bo mam wrażenie, że mówiłem nieskładnie. Obiecuję, że będę się przygotowywał i będzie to składne, ładne i w ogóle. Słuchajcie, może ktoś z Was używa takich mikrofonów do nagrywania, takich, które można podłączyć do aparatu, nie? Tak, nie wiem, przez mini jack. Bardzo by nas to interesowało. No, mnie interesuje jako faceta, bo nie mniej, ale ostatecznie oboje jesteśmy zainteresowani tym, żeby ten nasz dźwięk się ładnie słyszał. No. To już tyle tego dzisiejszego gadania, bo za chwilę mecz, także nie ma co gadać. No, to do usłyszenia. Hej.